na dno patelni naleję troszeczkę oliwy z oliwek. Cebulę pokroję w drobną kostkę. I natychmiast wkładam na patelnię. Lekko przesmażę. Potrzebuję czosnek. Pokroję go dosyć drobno. Sos pomidorowy uwielbia czosnek, cebulę, jak i wino. Możemy dodać wino czerwone, jeżeli chcemy, żeby sos był bardzo mocny. Jeżeli sos ma być delikatny, użyjemy wina białego. Cebulka zaczyna się już szklić, czas na czosnek. Będziemy smażyli go bardzo krótko, aby nie był gorzki. Odrobina soli. Czarnego pieprzu. Cebulka już się lekko przesmaża. Dodam masło. Powstaje już piękny sos. Maślano-cebulowo-czosnkowy. Czas na białe wino. Na tym etapie przepisu można zostawić danie w wersji wegetariańskiej. My polecamy dodać do sosu dobrej jakości szynkę, na przykład dziadkową. A następnie pomidory, pokrojone razem z sosem. Im dłużej będziemy gotowali pomidory, tym bardziej się rozpadną. Kiedy będzie za gęste, wystarczy lekko podlać wywarem, na przykład warzywnym lub z kurczaka. Do mojego sosu potrzebuję też troszeczkę trawy cytrynowej. Lekko ją natnę, porozbijam i dorzucę do sosu. Lekko cytrynowy smaczek pięknie podbije mój sos. Nie zapominajmy o ziołach. Tradycyjnie sos pomidorowy i bazylia po prostu się uwielbiają. Pokroję bardzo drobno i dodam do sosu tak na 5 minut przed końcem gotowania. Pięknie puści swój smak. Zamieszamy. I sos praktycznie gotowy. Jak sos pomidorowy, to i makaron. W takim razie przygotujemy muszle makaronowe nadziewane twarogiem i szpinakiem. Myślę, że to będzie idealne połączenie. Na patelnię wleję troszeczkę oliwy, nie za dużo, i odrobinę masła. Cienki plasterek ląduje przy oliwie. Potrzebuję cebulkę. Pokroję w drobną kostkę. Bardzo, bardzo drobna kosteczka wyląduje na patelni. Odrobina czosnku. Czosnek również drobno pokroję. Jeszcze odrobinę. Takie trzy ząbki do szpinaku będą pasowały idealnie. To jest to, o co mi chodziło. Masło już się roztopiło. Całość ląduje na patelni. Cebulę z czosnkiem lekko zeszklę. Już mamy piękny, złoty kolor. Dodam troszeczkę soli, pieprzu, pestek słonecznika. Całość wymieszam i garść świeżego szpinaku. Pozwolę mu zmięknąć. Tak przygotowany szpinak włożę do miski i poczekam, aż ostygnie. Szpinak troszeczkę ostygł, dodam twaróg. Z powodzeniem możemy zastąpić to na przykład ricottą, ale myślę, że dobrej jakości twaróg będzie idealnym uzupełnieniem mojego dania. Piękny, kremowy.
sprawdzimy, czy wystarczy. Całość lekko rozetrę i połączę z pozostałymi składnikami. Dla złamania smaku dodam 2 listki drobno posiekanej mięty. I dorzucę do twarogu. Jeszcze raz wymieszam. No moich pomidorów będzie smakowało idealnie. Wcześniej ugotowałem takie duże muszle makaronu. Nadzieję je twarogiem. Muszle nie są za duże, więc spokojnie możemy jednym kęsem zjeść je jak tapas. Sposobów obróbki takiego makaronu może być wiele. Możemy posypać serem, zapiekać w przeróżnych sosach. Na przykład pomidorowym, serowym, podawać na zimno, na ciepło. Ile pomysłów, tyle potraw. A jeszcze jeden. Z boku gotuje mi się cały czas sos, jak we Włoszech. Im dłużej gotowany, tym smaczniejszy. I gotowe. Następnie udekoruję. Zostały mi takie małe listki szpinaku. Nabijam je w wolne miejsca mojego makaronu. Odrobina szalotki. Pokroję w takie cienkie plasterki. I położę na wierzchu makaronu. Taki miły, świeży smak będzie idealnym dodatkiem. Kilka ziaren słonecznika. I mogę wszystko ułożyć na talerzu. Na dno talerza ułożę sos. Pachnie naprawdę cudownie. Nie będę żałował. Ach, jeszcze łyżkę. Na sos ułożę makaron. Kilka listków bazylii. Kilka kropel dobrej oliwy z oliwek. I pyszne danie na mały apetyt. Gotowe. Ależ pachnie.